Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie. Z tej strony Kamil Latuszek, a to jest audycja Sportowa Energia. Są ze mną zawodnicy klubu Kraków Tigers, klubu futbolu amerykańskiego. Cześć, witajcie. Cześć. Cześć. Ja się nazywam Mateusz Słuchan, jestem zawodnikiem Kraków Tigers od 3 lat. Gram na pozycji wide receivera. Ja się nazywam Andrzej Pomietło, jestem zawodnikiem Kraków Tigers, jestem na pozycji quarterbacka. To jest mój debiutancki sezon. Jestem Daniel Pilch, w Tigers gram od roku i jestem na pozycji offensive guard. Jakie są początki istnienia tego klubu? No, jeżeli chodzi o początki, może cofnijmy się jeszcze parę lat wstecz. Początki futbolu amerykańskiego w ogóle w Polsce to przełom XX-XXI wieku. Wtedy jakieś pierwsze nieśmiałe próby w ogóle kontaktu z piłką do futbolu amerykańskiego. Później powstawały pierwsze drużyny, wykształtowała się liga. Jeżeli chodzi o Kraków, o Małopolskę i Kraków Tigers, to datą taką przełomową jest 2006 rok. Wtedy klub został założony z inicjatywy prezesa Michała Truszkowskiego. No i od tego czasu gramy z krótką przerwą. Reaktywowaliśmy drużynę w 2014 roku, no i od tego czasu już nieprzerwanie występujemy w lidze. Rok później, w 2007 po powstaniu, już dołączyliście do Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tak, to była pierwsza okazja jakby po założeniu drużyny do tego, żeby przystąpić do zmagań ligowych. Czy trudny jest ten sport? Jak wytłumaczyć laikowi zasady tego sportu? Ja przyznam się szczerze, że przed audycją oglądałem taki poradnik, można to nazwać, futbol amerykański dla początkujących i on nieco mi rozjaśnił te zasady, ale myślę, że gdybym miał już wystąpić na boisku, pewnie popełniałbym masę błędów. Przede wszystkim gra polega na zdobyciu punktów poprzez wejście w końcową strefę albo w kopnięcie piłki pomiędzy słupki. Kopnięcie pozwala uzyskać 3 punkty, biegnięcie w końcową strefę 6. Po biegnięciu właśnie, czy tam podaniu w końcową strefę, można podwyższyć wynik o 2 lub 1 punkt. Przez 1 punkt przez kopnięcie, 2 punkty przez normalną grę, czyli w biegnięcie albo w podaniu do końcowej strefy. Jest tak w skrócie, można tak powiedzieć. Oczywiście są dwie drużyny, 11 osób w ataku, 11 osób w defensywie. Cyklicznie się to zmienia. A jak przekonać osoby, które... No pewnie większość osób, tak obstawiam, nie chcę tutaj generalizować, zna futbol amerykański właśnie z amerykańskich filmów, gdzie to wygląda no czasami nawet bardzo brutalnie. Jak przekonać ludzi do takiego sportu? Ten sport jest bardzo ciekawy i wyróżnia się właśnie na tle innych sportów z tego względu, że każdy, niezależnie od predyspozycji, czy ma się tak delikatnie powiem nadwagę, albo jest się po prostu bardzo szczupłym i bardzo szybkim, to każdy znajdzie swoją rolę w tym sporcie. To nie jest tak jak w piłce nożnej, gdzie każdy musi być wysportowany, szybki. Ten. Tutaj, jeżeli ktoś właśnie jest wolny, ale ma dużą masę, dużo siły, znajdzie miejsce na linii, gdzie właśnie nie ma jakiś, nie musi być bardzo szybki, nie musi biegać sprintów, ale musi być wytrzymały, musi po prostu być taka opoka, taka skała, której się nie da przepchnąć. Ale też jeżeli jest ktoś szczupły, szybki, to znajdzie właśnie w miejsce na pozycjach, gdzie właśnie musi przejść bardzo szybko na drugą stronę boiska i złapać piłkę, na przykład od QB'ego. A jeśli chodzi o wasze początki w klubie, to przychodząc do Tigersów, już znaliście zasady futbolu amerykańskiego? Czy to było takie przetarcie szlaków, że poszliście w coś zupełnie nieznanego, coś nowego? Ja raczej w coś nieznanego, nawet w sumie nie za bardzo znam zasady. Raczej widziałem tak troszkę na filmach, tak jak właśnie wspominałeś wcześniej. Byłem po prostu ciekawy. Chciałem zobaczyć, jak rzeczywiście to wygląda. I złapali bakcyla? Tak, dokładnie. Ale jak w waszym przypadku to było? W moim przypadku było to tak, że no mam pracę biurową i zaczął mnie boleć kręgosłup, więc poszedłem na siłownię. No i tak sobie patrzę, byłem na tej siłowni, właśnie patrzę, jest tam plakat o futbolu amerykańskim. Sobie myślę, no próbowałem już rugby, próbowałem MMA, dlaczego nie spróbować futbolu amerykańskiego, bo w sumie coś ciekawego. No, mój szef się śmiał ze mnie, że wybrałem sobie super sport na pozbycie się bólu kręgosłupa, ale kręgosłup nie boli, tak.
No tak, jeżeli chodzi o mnie, to no faktycznie to już było parę długich lat temu, chyba jakoś końcówka gimnazjum i wtedy mój nauczyciel od angielskiego występował w barwach Tigers, zaprosił nas na swój ostatni mecz pożegnalny. Poszedłem tam z kolegą, zobaczyłem ten mecz, nie rozumiałem z niego absolutnie nic. Po czym dowiedziałem się, że są tryouty, rekrutacje do drużyny. Z tym samym kolegą właśnie poszedłem na te rekrutacje, dostaliśmy się do drużyny juniorów. No i stopniowo poznawaliśmy zasady. Jeśli chodzi o wasz trening, to widziałem na zdjęciach na waszych social media, że nie tylko ćwiczycie jakby na boisku, ale również macie takie treningi teoretyczne. Chodzi mi tu o analizę poszczególnych, czy to spotkań, czy jakichś zagrań. Znalazłem taką informację, że futbol amerykański uchodzi za jedną z najbardziej taktycznych gier zespołowych. Czy to faktycznie jest prawda? Tam był taki dopisek, że nawet te amatorskie zespoły posiadają w swoim repertuarze zagrań gdzieś 150 w ofensywie, a drugie tyle w defensywie. Czy faktycznie to tak wygląda? Tak, to prawda. To znaczy może 150 w ofensywie i defensywie to ten poziom już najwyższy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my też mamy po kilkadziesiąt zagrywek właśnie i dla ataku, i dla obrony, których musimy się nauczyć, bo futbol, mimo że jest sportem bardzo siłowym i takim też sprawnościowym, to jednak wymaga przede wszystkim, o czym zawsze przypominają nam trenerzy, wymaga myślenia i tego, jak należy się w danej sytuacji zachować, w jaki sposób można zaskoczyć przeciwnika. Poza tymi analizami na treningu, na boisku, ćwiczycie właśnie takie zagrania, czy coś jeszcze poza tym? Mam oczywiście treningi teoretyczne, żeby przygotować się teoretycznie przed treningiem, ale wszystko przygotowuję potem praktycznie na treningu już z całym zespołem, żeby po prostu wiedzieć, jak się zachować na meczu. I oprócz takich właśnie zagrywek, to wiadomo, każdy musi na swojej tam pozycji też dokształcać swoje umiejętności, tak jak na przykład na linii odpowiednie chwyty, uderzenia, receiverzy, odbiór piłki, łapanie. Czy jest to sport bardzo kontuzjogenny? Ogólnie cały jakby strój jest po to, żeby was chronić, to oczywiste, ale czy mimo wszystko da się na przykład wyćwiczyć pewne upadki, różne inne takie sytuacje na boisku, przewidywać to, żeby nie złapać kontuzji? Kontuzje się oczywiście zdarzają, jak myślę, w każdym sporcie. W futbolu amerykańskim czy jest ich dużo? Pewnie tak. Myślę, że każdy z nas jakieś mniejsze czy większe przechodził. No, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że szczęśliwie mnie te poważniejsze omijają. Natomiast też mamy sztab medyczny z naszymi fizjoterapeutami, którzy dbają o to, żeby nic złego nam się nie działo. A trenerzy też starają nas się w ten sposób przygotować do gry, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, na przykład poprzez ćwiczenie technik uderzania, taklowania, czyli przewracania się z partnerem czy z przeciwnikiem. W ten sposób, żeby właśnie nie było z tego żadnych kontuzji, żeby to odbywało się bezpiecznie. Czy powiedzielibyście, że futbol amerykański jest brutalny? Czy raczej nie? Bo raczej to. Chyba tak, to chyba jest brutalny sport i myślę, że w pewnym sensie to też nas no, kręci. Natomiast no, myślę, że mężczyźni w wieku takim jak my potrzebują czasem czegoś takiego, żeby kogoś legalnie móc uderzyć, ale przy tym zrobić to zupełnie zgodnie z zasadami i nie oszukujmy się, no jednak też bezpiecznie, bo po to mamy wszystkie ochraniacze, po to jesteśmy przygotowywani. W ten sposób. Potrzebujecie takiej dawki adrenaliny. Dokładnie. Właśnie same wejście na boisko aż do momentu zejścia jest cały czas ta adrenalina dzięki brutalności. Możecie coś więcej powiedzieć na temat tego stroju, jak to jak poszczególne te partie chronią was? No oczywiście wiadomo, no kask jest od głowy, tutaj barki. Co tam jest pod tą koszulką? Gąbka po prostu. Raczej taka, żeby zminimalizować uderzenia, siłę uderzenia. I jeszcze trzeba dodać właśnie, że pomimo tego, że wszyscy wyglądamy mniej więcej tak samo, to te kaski, pady różnią się między właśnie pozycjami. Bo tak jak na przykład na linii mamy bardzo tutaj te pady rozbudowane, ciężkie, twarde, żeby przejmować uderzenia. Zawodnicy biegnący z piłką mają na przykład dużo większe tutaj ochraniacze na ramiona, że gdy wejdą w kontakt z przeciwnikiem, żeby się to rozłożyło. QB na przykład ma dużo mniejsze pady, żeby miał swobodę podnoszenia rąk do góry, więc to niby wyglądają te wszystkie pady jednakowo, ale jednak no, różnią się między sobą. No tak, jednak wszystkie też mają ten podstawowy cel, żeby chronić tam tutaj obręcz barkową, klatkę piersiową, no bo to są właśnie te partie ciała. Pytałeś, co jest pod koszulkami, tak właśnie, to są też shoulderpady, od zewnątrz jest plastik, natomiast od wewnątrz są wyłożone taką gąbką, żeby też dobrze przylegały do ciała i żeby te uderzenia trochę mniej nas bolały. Panowie, chciałem was zapytać o
futbol flagowy, co to jest, bo wyczytałem, że to jest odmiana takiego futbolu amerykańskiego. Na czym to polega? Odmiana futbolu amerykańskiego jakby troszkę pozbawiona tego kontaktu, bo po prostu w futbolu amerykańskim kończymy akcję dopiero jak przeciwnik nas położy z piłką, a tutaj kończymy akcję jak przeciwnik zerwie nam flagę po prostu, którą mamy taką szarfę, bo na biodrach są dwie, po jednej i po drugiej stronie. Kiedy po prostu przeciwnik nam zrywa tą szarfę, w tym miejscu przerywamy akcję. To jest dobra alternatywa, jeśli chodzi o na przykład lekcje WF-u. Dzieci mogą się już troszkę uczyć, troszkę wdrażać się w ten sport futbolu amerykańskiego. Także polecam nauczycielom jak najbardziej. W tym roku Super Bowl w Ameryce przed telewizorami oglądało 115 milionów Amerykanów. Ja znalazłem taką informację, że ten polski superfinał w 2012 roku 23 tysiące obejrzał. No jest jednak różnica. Jest, natomiast jak na sport, który dopiero się rozwija, myślę, że i tak futbol amerykański trzyma się bardzo dobrze, bo ten rozwój jest no, dosyć dynamiczny. 23 tysiące ludzi na trybunach, tak jak mówisz, to był Stadion Narodowy chyba 2012 rok, jeśli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że to jest wynik całkiem niezły, jak na polskie realia, gdzie no, niewiele chyba dyscyplin sportowych może się pochwalić taką widownią w Polsce. A propos tego Super Bowl, widziałem, że w tym roku... Poza tym no, wyczytałem też, że to już taka niejako tradycja, wspólne oglądanie tego finału w Ameryce. Jakie emocje towarzyszyły w tym roku? W tym roku spotkaliśmy się razem właśnie w jednym z krakowskich barów, żeby oglądać. Zawsze jest tak, że gdy grupą się wybieramy i oglądamy właśnie mecz, czy to jest Super Bowl, czy nie, emocje są no, niesamowite, sięgają zenitu, bo to jest sport, który kochamy i oglądamy w sumie tych, którzy byli kolebką tego sportu, bo to wszystko narodziło się w Ameryce i patrzymy właśnie z wielkimi emocjami na to, co tam się dzieje, chcąc kiedyś osiągnąć taki poziom, jak oni mają. I no nie oszukujmy się, jest to coś, co gdy razem się spotkamy i oglądamy, to na sercu robi się lepiej. Tak ciepło, przyjemniej. Pomimo tego, że jesteśmy facetami, to... Polskie superfinały też razem oglądacie? Zdarza się. W zeszłym roku, tak, bo to 2017, ten finał odbył się na stadionie w Łodzi. Tam też grupą wybraliśmy się, kilkuosobową przynajmniej. Czyli Tigers. Na żywo byliście? Tak, tak, oglądaliśmy ten mecz na żywo, bo też jakby traktujemy to wydarzenie jako promocję futbolu amerykańskiego w Polsce, dlatego jeżeli możemy pokazać się na trybunach, możemy te frekwencje jakoś podnieść, to staramy się to robić. Co do tego Super Bowl, to chciałem jeszcze zapytać, czy oglądając te mecze, to jest dla Was głównie rozrywka, czy jednak podpatrujecie jakby tych zawodników ze Stanów? Mam na myśli tutaj jakieś zagrywki, na jakieś akcje, próbujecie to potem przenieść na boisko? Myślę, że ten poziom w NFL, w tej lidze amerykańskiej jest na tyle wygórowany i ta przepaść nas dzieląca jest aż tak duża, że byłoby trudno jakby jeden do jednego pewne zagrywki przekładać. Natomiast staramy się podpatrywać pewne rzeczy. Myślę, że nawet oglądając futbol amerykański, patrząc na to, jak zachowują się ci najlepsi na boisku, może nawet trochę nieświadomie te postawy przyjmujemy, później na boisku też się zachowujemy w określony sposób. I oczywiście to jest wspaniała rozrywka, bo to jest futbol na najwyższym światowym poziomie, ale też coś dla siebie możemy z tego wyłapać. Można powiedzieć, że takie połączenie przyjemnego, czyli tej rozrywki z pożytecznym. Jak wygląda system lig w Polsce futbolu amerykańskiego? Jeżeli chodzi o organizację lig, w których gramy, to sprawa jest, można powiedzieć, trochę rozwojowa. W tym sezonie trochę się to zmieniło, ponieważ zorganizowano drugą ligę. Oprócz Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego powstała druga Liga Futbolu Amerykańskiego. Część drużyn właśnie przeszła do tej nowo powstałej ligi, natomiast no, dla nas najważniejszy jest sport i nieważne, w której gramy lidze, zawsze staramy się dawać z siebie wszystko i wygrywać wszystkie mecze, bo to jest naszym celem. Ligi są podzielone na różne dywizje. W zeszłym sezonie wyglądało to tak, że były rozgrywki top ligi, pierwszej ligi, drugiej ligi oraz ośmioosobowa odmiana futbolu amerykańskiego, a także rozgrywki juniorskie. I wy byliście w tamtym sezonie w tablicy? Nie, reprezentowaliśmy. Teraz to będzie nasz pierwszy sezon od kilku lat, kiedy będziemy mieli przyjemność i okazję występować w tablicy. Wcześniej graliśmy w drugiej lidze futbolu amerykańskiego. No właśnie, bo ja przeglądając stronę
na której były dostępne wyniki waszych spotkań. Właśnie w poprzednim sezonie było w ogóle inny podział tych lig, więc no tutaj dobrze, że wytłumaczyłeś właśnie, jak to wszystko przebiegało. A jeśli chodzi o wasz poprzedni sezon, jak oceniacie występy? Jak wam poszło? Znaczy, nasze występy w poprzednim sezonie wyglądało raczej na średnim poziomie, ze względu na to, że postawiliśmy bardziej na nowych zawodników, którzy dopiero wchodzą w ten świat futbolu amerykańskiego, także pierwszy raz po prostu mieli kontakt z tym. Aczkolwiek dużo zawodników zostało, co było po prostu naszym sukcesem. Także raczej stawiamy na przyszłość i mamy nadzieję, że raczej coraz więcej rekrutów do nas będzie przychodziło i coraz bardziej się rozwijało razem z nami. Czyli postawiliście na taką mieszankę młodości też troszkę z doświadczeniem. Dokładnie. Tak, mamy w swoich szeregach zawodników, którzy grają właściwie od powstania drużyny i od powstania, no można powiedzieć, ligi futbolu amerykańskiego w Polsce. Więc to bardzo doświadczeni gracze i oni faktycznie byli w składzie wymieszani z zawodnikami pierwszorocznymi, którzy dopiero przychodzili do drużyny, poznawali futbol amerykański. A jaką liczbę liczy wasza kadra całego zespołu? To się dosyć dynamicznie zmienia. No, można powiedzieć, że jest to kilkadziesiąt osób, około 40 kilku. No, na boisku zawsze może przebywać tylko 11 zawodników z każdej formacji. Natomiast w Polsce występuje kilkadziesiąt drużyn futbolu amerykańskiego. Ta liczba podchodzi chyba pod 100. 11 graczy występuje na boisku i jak to wygląda? Jest tak jak w piłce nożnej, że trener trzyma się jakby żelaznej takiej jedenastki, czy robi kolekcje w składzie, zmiany często? Te zmiany są trochę bardziej płynne. To jakby wymusza sytuacja meczowa, wymuszają to trochę też kontuzje. Jeżeli jest 11 zawodników, powiedzmy, z ataku, to cała obrona wtedy czeka na ławce, tak samo formacje specjalne. A zmiennicy, no oczywiście zdarza się, że ten sam skład praktycznie niezmieniany gra od pierwszego do ostatniego gwizdka, natomiast też zdarza się tak, że tych zmian jest dużo, że właściwie co kilka akcji pojawiają się na boisku zmiennicy, chociażby po to, żeby odciążyć tych zawodników, którzy występują w podstawowym składzie. Czy futbol amerykański to jest taki sposób na wasze życie, czy raczej takie hobby? Raczej hobby, taka raczej pasja. No, dla mnie myślę, że to jest w pewnym sensie sposób na życie. Ja na przykład układając sobie jakiś tam plan dnia, czy patrząc w szerszej perspektywie, zawsze staram się ten futbol uwzględnić, czy treningi, czy jakąś siłownię, czy cokolwiek innego, więc no, w pewnym sensie futbol amerykański determinuje przynajmniej moje życie. Adrian, twoje na pewno też, tylko tak powiedziałeś. No, u mnie jest dokładnie tak samo. Futbol amerykański bardzo mi porządkuje życie, bo tak to też często się oszukiwałem, że nie mam czasu iść coś zrobić, bo ja jestem tak bardzo zajęty, ale czasami nawet jak się nie chce już ruszyć i iść na tą siłownię, to zawsze jest to, że idę spotkać się z moimi kumplami z Tigers i z nimi sobie pogram, przez co no, powoduje, że jest cały czas ten ruch, jest ta aktywność fizyczna i to powoduje, że już tak powiem, jakość mojego życia się polepszyła. Wspomnieliście o tej siłowni, to ile treningów dziennie? Macie jakieś specjalne diety? Jeśli chodzi o to, jak potem to wpływa na waszą grę, czy to raczej nie musicie się trzymać jakoś rygorystycznie? To może tak, patrząc w takim zestawieniu tygodniowym, mamy trzy treningi tygodniowo, to są te treningi drużynowe, kiedy spotykamy się wspólnie, ćwiczymy zagrywki, czasami są to treningi teoretyczne, oprócz tego każdy z nas jakoś indywidualnie albo w mniejszych grupach, bo tak też się czasami spotykamy, robimy jakieś dodatkowe rzeczy, czy jest to siłownia, czy bieganie, czy basen, czy inne rzeczy sprawnościowe, to jakby już należy do nas i tego też staramy się ściśle trzymać. No, jak chodzi o dietę, no to też jest właśnie bardzo uzależnione od pozycji, na której się jest. Tak mogę powiedzieć, w zeszłym roku, gdy przyjąłem się i zacząłem ćwiczyć, ważyłem 116 kg. Bardzo dużo ćwiczyłem, byłem na diecie, spadłem do 104 kg, co na linii było złym wyborem, bo gdy mieliśmy na przykład sparring z Crusaders w Warszawie, gdzie tam chłopaki po 130 kg ważą, no niestety przepychali mnie. Dieta jest taka, że jest nadmiarowa, chcę do sezonu dobić do 120, nie tylko tkanki tłuszczowej, ale i mięśniowej, żeby po prostu być taką skałą na tej linii. Więc to o dietę i ćwiczenia bardzo zależy od pozycji, na której się gra. Adrian, ja w tym przypadku? Ja raczej trzymam moją wagę. Staram się
raczej utrzymywać to, jak wyglądam. Raczej tak, nie tak jak kolega z 14 kilo. Raczej staram się oscylować w obrębie 85 kilo. Jestem na pozycji, która raczej jest bardziej mobilna, która musi być po prostu dosyć zwinna, szybka i raczej staram się utrzymywać na tym poziomie. Także, znaczy, jeśli chodzi o dietę, to oczywiście też muszę, żeby raczej tej tkanki mięśniowej było więcej niż tłuszczowej. Akurat mi się udaje, także jak najbardziej plus. Bardzo wam dziękuję, panowie, za to, że przyszliście, opowiedzieliście o tej dyscyplinie. Moim gościem byli zawodnicy Kraków Tigers, Mateusz Suchan. Dziękuję. Adrian Pomietło. Dziękuję bardzo. Oraz Daniel Pilch. Dziękuję. Audycję prowadził Kamil Latuszek. Sportowa energia.